Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Pomyślałem, że dzisiaj nagram jeszcze jeden odcinek. Czasami, jak już podpowiadam na wszystkie e-maile i tak dalej, to lubię sobie patrzeć na różnego rodzaju strony, czy jest to Straż Pożarna, czy jest, jest to Policja, czy jest to wojska, Wojsko. Nieraz patrzę na strony jednostek wojskowych i tak dalej. Ale dzisiaj zainteresowała mnie właśnie strona facebookowa za rządu głównego ZZ Policjantów. Ech, już wam no i co no zerknąłem, przeczytałem ostatnie wieści ostatnie informacje i tak mnie nostalgia dopadła no bo znowu znajduję smutną wiadomość śmierć mundurowego oczywiście na tej stronie znalazłem informację w piątek nagle zmarła nasza koleżanka starszy posterunkowa Anna jest policjantka KP Poznań Stare Miasto miał zaledwie 30 lat. Spoczywaj w pokoju. Ja sobie pomyślałem ja pierdziele mówię następna następna. Ja mówię no co jest grane. Dlaczego tak dużo mundurowych umiera w ostatnim czasie. Dosłownie aż 30 lat starszy posterunkowy w takim stopniu w policji, to zapewne na początku swojej kariery policyjnej. Młoda, piękna osoba, na pewno bardzo lubiana w pracy i tak dalej, i tak dalej. No, jest tam, wiecie, no, ci, którzy oglądają ten kanał, wiedzą, czym się zajmujemy, o czym mówimy, dlaczego ten kanał powstał i znam wielu, wielu policjantów, znam wielu mundurowych, no, różnych, noszących różne mundury, rodzaje munduru. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Wiem, że to są naprawdę bardzo mądrzy, inteligentni, wartościowi ludzie. Oczywiście wszędzie zdarzają się dziady, no ale pomijając to wszystko, po prostu no, kolejny mundurowy. A dlaczego kolejny? Już wam tłumaczę. Chciałem wam nawet to pokazać przez chwilę, ale jest jeden taki portal gdzie spotyka się, rozmawia dużo mundurowych ze sobą i tam jest odnośnik i tam mundurowi różnych profesji od jakiegoś czasu, a dokładnie chyba zaczęli dwa czy ponad dwa lata temu zaczęli wrzucać naglice naglice mundurowych i chciałem wam to pokazać ale no jest to grupa prywatna nie można, nie chcę tego pokazywać, nie chcę wchodzić, bo nie da się tego tak normalnie pokazać, ponieważ są tam widoczne użytkownicy. Oczywiście znikami, innymi innymi takimi rzeczami, ale, ale, ale no stwierdziłem, że lepiej nie, że po prostu będziecie mi musieli uwierzyć na słowo. Słuchajcie, jakiś czas temu tam już jest coraz mniej, może ludzi po prostu zmęczyło to dodawa dodawanie tych przypadków. Ale ostatnio jak usiadłem, całkiem niedawno do tego, to słuchajcie. Yy, wszedłem na to i zacząłem po prostu scrollować. Tam są wrzucone linki, więc od razu się pokazuje. Yy, tytuł i. kurczę, tak jakoś mi się ciężko zawsze o tym gada. Yy, tytuł i... No, i wiadomo, no, twarz danej osoby, i tak dalej, informacja ze strony, bo najczęściej to są właśnie linki informujące, czyli z jednostek wojskowych, z komisariatów, ze straży pożarnej i tak dalej, i tak dalej, z różnych, z różnych instytucji mundurowych, yy, które po prostu inter, informowały o śmierci swoich członków, swoich społeczności, że tak powiem. To skrolowałem to 10 minut. tak Dosłownie w takim tempie. 10 minut różnych ludzi mundurowych, których już nie ma między nami. To jest normalne? Dlatego tak mi akurat tutaj koleżanka yy, yy, koleżanka zainteresowała, po prostu powiedziałem, ja pierdzielę, znowu kolejna młoda osoba. I tak mi się przypomniało to, co niedawno robiłem. To jest po prostu Straszne, szczerze mówiąc. W tym zdjęciu na stronie właśnie facebookowej, właśnie tutaj policyjnej, którą wam przed chwilą pokazywałem, zainteresował mnie jeszcze coś jednego. Zaraz wam pokażę. Zainteresował mnie ten wpis. Kondolencje dla rodziny i najbliższych. I tutaj przyłączam się do kondolencji. Najszersze wyrazy, wyrazy współczucia dla, dla rodziny. No, ogromna strata. Mam nadzieję, że się trzymacie. Naprawdę szczere kondolencje, kochani. Trzymajcie się tam, ale wpis ten. Wszystkie komentarze naruszające dobre imię naszej koleżanki zostały usunięte i tak będzie do skutku. Sobie tak sobie pomyślałem. Komentarze koleżanki naruszające dobre imię, dlaczego ktoś miałby naruszać dobre imię koleżanki, no ale. Domyśliłem się o co chodzi. Oczywiście, pewnie jakiś kretyn, jeden, drugi napisał tutaj. Wiadomo, że psy to, psy tamto, jednego mniej, jak to bywa. Kretyni się zdarzają. Powinniście dosłownie zajajazać, co się powinno powiesić, barany, którzy tak piszą. Ale ja tu dodałem oczywiście swój pis. Kolejna młoda osoba, kondolencje. To już zobaczyłem właśnie wczoraj. Ale już zauważyłem, co tu zniknęło. Zniknęło. O, proszę. Tu jeden się ostał. Taka młoda osoba, szok. I tutaj Justa akurat od dwóch lat już nie szok, a nowa normalność. No i właśnie, i to jest właśnie to, dlaczego mi się tak ciężko o tym wszystkim mówi, że tak mówiono na swoim. Ja nie wiem, czy koleżanka przyjęła sądżuka, czy nie. Ale to jest nieistotne, powiem Wam, po prostu kolejna śmierć. Tylko że tych śmierci jest. Bardzo, bardzo dużo, a o tym nie możemy mówić. A jak mówimy, to jesteśmy karceni, żeby nie mówić głupot, bo szerzymy herezje, i inne takie rzeczy. A czy, ale czy aby na pewno tak jest? Tak wielu mundurowych, którzy kiedyś pukali się w głowę, to teraz mówią, nazywali foliarze to, sam to, tamto i tak dalej. To teraz zwracali się albo właśnie o jakąś pomoc, albo o poradę, albo, a zresztą, no po prostu zmienili zdanie. I tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Coraz więcej otwierali oczy, widzą, co się dzieje. Tu ktoś musiał odejść, bo przyjął sok żuka i poszedł na komisję, odrzucony do dalszego pełnienia służby. Musi odejść po 12, 13, 14 latach. Czasami była emerytura na wyciągnięcie ręki. Dla ci, którzy byli oczywiście po staremu, przedstawiałem wam taki w ostatnich 6 miesiącach ze dwa takie przypadki. A z tego co pamiętam, i wywalili jednego kolegi, piątka dzieci, emerytura na wyciągnięcie ręki i go też wyrzucili, bo chory, bo chory. Wyrzucają ludzi jak śmieci. A potem ludzie, no ale co chcecie, przecież przyjęliście na swoją własną odpowiedzialność. Tak teraz sobie pomyślałem, że a może się cieszcie, że może utraciliście zdrówkę, ale, ale żyjecie. Wczoraj widziałem. Zdjęcia jednego policjanta, yy, co miał w żyłach, nie chcecie tego widzieć. Ale nie będę teraz o tym opowiadał. Ale to jest coś strasznego: facet żyje, ale z yy, strachem, tak. Nie będę tego tematu rozwijał. Nie teraz, może przyjdzie na to czas, może sam się zdecyduje. Guma, guma w żyłach, po prostu guma. Niefajnie to wygląda. W każdym razie, no cóż, no cóż. Tak sobie myślę, co myślą przełożeni ci wszyscy, którzy ci, tych ludzi tak wysyłali, dla których y, słupki były tylko ważne. Nie? Co, jak wy patrzycie teraz w lustro? Kiedy wasi ludzie odchodzą, bo są chorzy albo po prostu schodzą z tego świata. A to nie tylko policja. E, spójrzmy na coś jeszcze. Tu można znaleźć chociażby zmarł żołnierz 14, zresztą poczekajcie, inną. E, z żołnierz 14, 14 Zachodnio Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który zasłał w trakcie patrolu na polsko-białoruskie granicy, zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. To było 25 kwietnia. Tutaj widzę, że jest, tutaj akurat pan pułkownik Robert Pękała to przedstawiał. No, czytamy. Pełni służbę na granicy z Białorusią z żołnierz 14 Zachodnio Pomorskiej Brygady OT. Dobrze, cóż tutaj. O śmierci poinformował dowództowisko obrony terytorialnej, że on mimo reanimacji. Zgon nastąpił w trakcie wspólnego patrolu ze strażą graniczną, że on nie zasłab mimo szybko podjętej reanimacji na miejscu w karetce w szpitalu nie udało się go uratować. Rodzina została poinformowana o tra tragedii, zaproponowano jej wsparcie. Między innymi psychologów. Mam nadzieję, że rodzina skorzysta z tego, jeżeli są naprawdę. Połapani psycholodzy, to naprawdę mogą wam pomóc. wieście mi, wiem coś o tym. Psycholodzy, którzy pomagali ludziom, tych, którzy zgłosili się do nas, są naprawdę, no, potrafią zrobić robotę i ulżyć wam troszeczkę w cierpieniu. Ale cóż tutaj, poczytajmy. Nie udało się uratować. Rodzina zmarłego została powiadomiona o tej tragicznej sytuacji. W tych trudnych chwilach nasze myśli są bliskimi naszego bohatera, którego oddanie i poświęcenie dla bezpieczeństwa naszego kraju pozostanie na zawsze w pamięci. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny oraz bliskich żołnierza w tym niezmiennym trudnym czasie. Powiem Wam, ja jedna osoba do mnie akurat pisała: Ile ten facet, nie pamiętam ile teraz ten, ten facet był to młody człowiek. Nie mówię, że dwudziestolatek, nie chcę teraz strzelać, musiałbym poszukać w tych swoich wiadomościach, ale to był młody człowiek. Młody człowiek w sile wieku. I co, i, i ktoś mi tam, pamiętam, napisał z takimi wykrzyknikami z przyczyn naturalnych. Jaki człowiek, 30- czy 40-latek, umiera z przyczyn naturalnych, pełniąc swoje obowiązki. Mamy badania, mamy wszystko co roku. No, słuchajcie, no, bez przesady, oczywiście, no, wiadomo. Ja nie wnikam, czy tam kolega był, y, miał sok żuka, czy nie miał soku żuka, ale tego jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tych śmierci, moim zdaniem. No przecież, zresztą co mam tłumaczyć, wystarczy, że już rozmawiacie między sobą o tym w wielu jednostkach. Y, pamiętam jedną taką historię z półtora roku chyba już wtedy, żołnierz. Tam jeździł wesoły autobus wyznaczony taki przez dwóch jednostki wojskowej. Pakowali ludzie, bo się ludziom certyfikaciki skończyły, więc sadzali w ten autobus i zawozili na szczepionko. I tam pamiętam jednego, historię jednego żołnierza, który, którego sparaliżowało. Teraz nie pamiętam, czy prawą stronę ciała, czy lewą stronę ciała. Nie potrafię wam teraz powiedzieć, ale to jest akurat mało istotne. Mówiłem o tym też. Akurat ten żołnierz był dwa dni sparaliżowany. Mógł tylko wodę przyjmować. Leżał na łóżku i dowództwo nie wiedziało, co z nim zrobić. No, jego dowódca w każdym razie. Puściło go po dwóch dniach ta szypawa. Bo to oczywiście nie muszę mówić, że kilka godzin po szypawie. Jak wrócił z powrotem, bo przyjął drugą. Bo mu się certyfikat skończył, więc pojechali. Tak, przyjął drugą i y, y, puściło go po dwóch dniach. Wiecie, co to było nam napisane? No, zgadnijcie, co mogli mu napisać. Że żołnierz się odwodnił. Tak, odwodnił się. Odwodnił się i mu połowę y, ciała sparaliżowało. Można? Jestem ciekawy, jak ten żołnierz teraz się czuje w ogóle. No, ale cóż. Tu akurat, jeżeli chodzi o kwestie i kontakty z nami, to wy sami się kontaktujecie. My was nawet nie szukamy. Wy się sami zgłaszacie i opowiadacie te historie. Jeżeli ktoś będzie chciał opowiedzieć swoją historię, albo historię, z którą się zderzył, to sam się zgłasza. Tak to właśnie wygląda. Stąd to wszystko się bierze. Oczywiście nas wszystkich nazywało się wtedy foliarzami, szurami i innymi takimi. A teraz się okazuje, a teraz się okazuje, no popatrz, popatrz. A teraz się okazuje, że szury miały rację. O Boże. Tylko, że przez to nie mogli awansować, nie mogli dostawać nagród, nie mogli się rozwijać i inne takie rzeczy. No ale cóż, warto było. Warto było czytając to wszystko, co się teraz ukazuje. A co się ukazuje? Poczytajmy razem. A i przybliżmy to sobie. Unia Europejska wycofuje zgodę na szczep szczepionkę koronową firmy AstraZeneca. Szczepionkę Vaxzevira firmy AstraZeneca podawano na masową skalę na początku kampanii szczepień przeciwko koronie. Unia Europejska wycofała obecnie zgodę na szczepionkę w ramach procesu sądowego w Wielkiej Brytanii. Firma musiała już przyznać, że lek spowodował skutki uboczne po szczepieniu. Poczekajcie, ja przeczytam jeszcze raz, bo nie wierzę. że jak? W ramach procesu sądowego w Wielkiej Brytanii firma musiała już przyznać, że lek spowodował skutki uboczne poszczepieniu. No, szoki i niedowierzanie. Nie może być. No, szoki i niedowierzanie. Jak to? Przecież na moich oczach i, i, i jeden pułkownik i zresztą mi koledzy później opowiadali w swoich jednostkach wojskowych, to, to ci właśnie ci wszyscy panowie pułkownicy przecież stali powiedzieli, że to jest tak sprawdzone, że tam w życiu, że to jest, to jest nauka, to jest wszystko. Ja, jakie skutki uboczne, foliarze, płaskoziemcy, szury. Tak? No przecież tak mówili na tych odprawach, na tych wszystkich. Wołali do, do siebie, do kancelarii. Mówili, co ty żołnierz, ty mnie przekonaj. Jak mu napisałeś referat, to ty nie masz przecież żadnych mm, kwalifikacji medycznych, a pan pułkownik jeden z drugim ma. Tak to wyglądało. Na placach kazaliście nam występować i tłumaczyć. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz przyjąć soku żuka? Oficjalnie z trybun potrafiliście mówić, że jesteśmy zagrożeniami dla swoich własnych kolegów. Bezczelne chamy i prostaki. Bo I mówię tu o was, nie o tych, którzy występowali. Dzieliliście pododdziały na pół. Jakim trzeba być kretynem, żeby podzielić żołnierzy na pododdział? Szczepionych lewa strona, nieszczepionych prawa strona. Jeszcze wtedy w miarę to było, oczywiście przybywało tych z lewej, i na środku postawić parawan. No tak! To broniło ludzi, tak? To zdecydowanie była profilaktyka genialna. A że ci ludzie razem przyjeżdżali do roboty w samochodzie, a potem razem wyjeżdżali, mimo że na pododdziałach byli oddzieleni parawanami, to, to jest książkowi przykład po prostu profilaktyki według MON. A ja poruszę ten wątek w sumie, czemu nie. Bardzo, tych du bardzo dużo tych ludzi załatwiało sobie lewiznę. Tak, lewiznę. Byli dowódcy pododdziałów, którzy o takich też wspominałem, którzy mieli lewiznę. Ludziom, którzy nie chcieli się szczypnąć, też mówili, no ej, no bo ja cię nie mogę to, to, sram to, tamto. Nie stawali ze swoimi ludźmi, wręcz mi proponowali żeby też sobie załatwili lewiznę, a ci nie chcieli. I tutaj szacunek, żołnierze nie złomni dla mnie, ale wielu żołnierzy <grymnie> załatwiło sobie lewe certyfikaty. I o tym chcę teraz porozmawiać. Lewe certyfikaty. Nie jest tą tajemnicą, że w wielu miejscach w Polsce niektóre placówki żandarmerii wojskowej prowadzą właśnie e, śledztwa na ten temat, postępowania. Prawda, koledzy? I wiecie co? Mi nie jest w was, was w ogóle żal. Nie jest was, bo ja tak naprawdę byłem na was wkurzony. Byłem na was wkurzony, bo to przez was wszystko się stało. Bo gdyby ci wszyscy, którzy załatwili sobie na lewo te certyfikaty, powiedzieli nie, mieliby jaja. Jaja. Wiecie co to są te jaja? Się bierze rączkę i ściska się mocno, ściska za te jaja. Mocno. Jeśli boli, boli to one tam są. A jeśli nie, to szukać za sobą, bo widocznie coś zgubiliście w tamtym czasie i do tej pory nie możecie odnaleźć. Już wam mówię, do czego piję, że nie możecie odnaleźć, ponieważ żandarmeria prowadzi i łapie was i kto wam załatwił, a wy się sypiecie. Jeden za drugim, jeden wsypuje drugiego, jeden y, gdzieś wyznacza następny kierunek i ci ludzie są karani. I bardzo dobrze! Ja uważam, że jeżeli żołnierz popełnił przestępstwo, nakłamał, nakłamał, to powinien ponieść tego konsekwencje. Ja chciałbym naprawdę usłyszeć o pierwszym gościu, który wyleciał, że podał le lewy certyfikat zaszczepiony, tylko że tu jest cicho. A wiecie czemu cicho? No Nie będą was tępić, bo może w ten sposób dostaniecie jakieś tam podupie albo inne rzeczy. Ja nie wiem, w którym kierunku, różnie to może być, ale... E, bo, hmm, bo może mogą doprowadzić do tego, że wy następnym razem powiecie nie. A czy będzie następny raz? No według prezydenta Trumpa, patrząc na niedawno, jak się zaczął ten cały konflikt zbrojny, taka ciekawostka w moim monologu: jak się zaczął ten cały konflikt zbrojny, to w pewnym momencie Trump schodził, a wiecie, wojenka, wsparcie yy, Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś się tam wtedy zapytał, ale co z yy, pandemią, panie prezydencie? on mówi, uwaga, y, teraz pandemii nie ma, pandemię zaplanowaliśmy na 2025 rok. Pam! A ja chyba rok czy półtora roku temu mówiłem, że na ten rok jest planowana. Zresztą to wszystko jest w pewnej książce opisane i tam się zgadza, tam kilka miesięcy w tą czy w tamtą, więc nie zdziwię się, jak niedługo się skończy wojenka, bo no powtórzę te słowa sprzed roku, że tu się niedługo skończy, a zajmie się yy następna pandemia, która tak w ogóle skończyła się u nas, pamiętacie? Jak wyszedł minister, chcieli te yy, ten u nas te yy, dokręcić nam śrubkę, wprowadzić kolejne wprowadzić kolejne ograniczenia. Po prostu wielu ludzi miało stracić po prostu no, swoje prawa konstytucyjne. I nagle kilkanaście dni przed wybuchem wojny wychodzi minister Niedzielski i ogłosił, że mamy 90 odporność i odwołują. Czyli nam w piątek powiedzieli, że w poniedziałek już nie zarażamy. Pamiętacie to? Ja pamiętam doskonale, że mogłem moim ludziom w piątek powiedzieć, że w poniedziałek już nie zarażają, już nie są zagrożeniem. Bo u mnie się kilku nie zaszypiło. Akurat. Tak. No właśnie. I, no, I tak powiedzieli. I kilkanaście dni później co? No, rozgorzał konflikt wojenny i wpuściliśmy kilka milionów ludzi na terytorium naszego kraju. Ktoś łączy kropeczki, czy trzeba wam to namalować kredkami? No nieważne. W każdym razie tak to. Tak to akurat wygląda. Wracałem do tej żandarmerii wojskowej, na czym to ja skończyłem. Wracając tak, i właśnie. I tutaj mamy. I wy się tam sypiecie. Rozumiecie? Sypiecie, sypiecie się co chwilę. Jeden, drugiego, i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam, że robicie źle. Zrobicie źle. Ja tak naprawdę byłem na was wkurzony, ale już nie jestem. I w sumie mógłbym wam coś podpowiedzieć. Tak, żeby nie przedłużać. Co słyszeliście przez ostatnie lata? Nie przyjmiesz soku z żuka, eee, nie pojedziesz na kurs, prawda? Nie zrobisz czegoś tam kursu, musisz być wycofany. Byli nawet ludzie, którzy z angielskiego zostali wycofywani w, trak w jego trakcie. A zmieniane były, tak w ogóle, nawet w dzienniczki przepisywali. Takie były hity. Eee, albo nieraz, jak dowódcy wysyłali, nie brali tego pod uwagę, bo wiedzieli, że to jest wszystko dobrowolne, bo są tacy dowódcy jednostek i tu, panowie, szacun w waszą stronę, też ponieśliście jakieś tam konsekwencje i mieliście nieprzyjemności, ale zachowywaliście się tak, jak na oficerów dowódców jednostek przystało, przeogromny przystało, przeogromny szacunek dla was naprawdę i troszkę wasz jest. I, I tu szczęście. Ci żołnierze najczęściej mówią, E, o czym oni mówią? No i właśnie to całujcie waszych dowódców po rękach, bo, bo, bo to są prawdziwi faceci, żołnierze z honorem. Tyle. I zaoszczędzili wam mnóstwo problemów, bo co niektórzy to, co przeszli, to, co ja opowiadam, się znikąd nie bierze. Tak, ale było, nie? I wtedy załóżmy, ktoś chciał jechać na podwicerkę. No to nie możesz jechać na podowicerkę, bo chyba że się szczypniesz. Było tak? No było tak. Ja znam wielu takich ludzi, którzy teraz żałują. A nieraz właśnie dowódcy puszczali takich ludzi na podowicerkę, bo dla nich czy to jest zaszczepione, żołnierz, czy nie, no to jechał, ale tam na podowicerkach odrzucali. Wtedy opowiadałem o tym, że niech wam dadzą na piśmie. Że nie chcą was puścić do jednostki wojskowych na kurs bądź podoficerski czy jakiś inny. Było tak? Było. Nie dostajecie nagród, nie dostaniecie tego, nie dostaniecie tamtego. Pamiętacie, ile było? Szantaż, 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 szantaż. A jeszcze, jak czasami była, był ktoś z rodziny od was w wojsku, na przykład jako pracownik cywilny, to dusiło się właśnie waszą matkę, ojca, brata, siostrę. Tak to działało w wielu jednostkach wojskowych. Niestety, tak było. No i właśnie. No i wy załatwialiście sobie lewe certyfikaty, żeby już nie mówić tego wszystkiego, co od dawna mówię, ale załatwialiście sobie te lewe certyfikaty. I teraz co robicie? I jeden drugiego podpieprzacie. I nieraz jest w jednostkach wojskowych, że jest od kilku do kilkunastu osób i są prowadzone. W niektórych miejscach żandarmeria ma pełne ręce roboty i wy się boicie. A czego wy się boicie? Byliście szantażowani? Byliście. Wiecie, dlaczego to zrobiliście? No wiecie. A jeśli nie wiecie, to ja wam podpowiem. Martwiliście się o wasze zdrowie. Wasi dowódcy nie uznawali, że nie dobrowolności. Tak było? Tak było. Martwiliście się nie tylko o wasze zdrowie, a być może nawet życie, jak widać tu w wielu przypadkach, o czym dzisiaj wspomniałem, to martwiliście się o waszą rodzinę. Nie, i ich, ich nikt nie szczepił, ale gdybyście stracili pracę, to ich dobrostan waszej rodziny zmieniłby uległby pogorszeniu. Wy macie pełne podstawy, żeby się po prostu bać. Więc, jeżeli będziecie wszyscy o tym mówić, wy się nie macie czego bać. Po prostu zacznijcie mówić, dlaczego. Już nie wsypujcie innych, żeby wasza kara była mniejsza. Zacznijcie mówić wszyscy razem. Stan wyższej konieczności. Broniłem siebie i swojej własnej rodziny. Mało jest dowódców jednostek wojskowych, przepraszam, dowódców kompań albo innych, dowódców plutonów, którzy sami mieli lewę. Wiedzieli, że mieli lewe i karali tych żołnierzy, którzy też nie chcą sobie przecież może sobie lewe kupić. A żołnierz mówi, ale ja nie jestem oszołomem, nie będę kupował sobie lewego, tak jak dowódca. No to sorry, to ja cię muszę karać. To tacy hipokryci. Było tak? Było. Więc jak zaczniecie mówić w końcu razem, że to był stan wyższej konieczności... To ciekawe co Mon, jak myślicie, jakby to zaczęło wychodzić, to co? No ja coś myślę, że gdyby to się zrobiło o tym głośno, to zaraz pewnie wszystko by zostało umorzone. Przecież to wszystko nie miało miejsca. Przecież była pełna dobrowolność w wojsku, prawda? Była. Oficjalnie była. No tak pisał minister, prezydent na moich pismach, na, na zapytania na moje pisma. Tak odpowiadali. A to, co pokazywałem, to w pewnych jednostkach, to cytuję: To jest tylko pańska. Um, oj, uciekło mi słowo. To jest tylko pańska. Zaraz sobie przypomnę. Ech, ale w każdym razie to nie miało miejsca. A, to jest tylko pańskie domniemanie. A to, co się dzieje w jednostkach wojskowych, to jest indywidualna sprawa dowódców jednostek wojskowych, czyli umyli, umyli ręce. I, i, I taka to była dobrowolność. Więc zacznijcie rozmawiać razem, wy, to wy tak naprawdę wszyscy razem, ci, którzy zostali zmuszeni do, do e, załatwiania sobie lewych certyfikatów, to wy jesteście ofiarami, to wy trzymacie ich za jaja, a nie oni was. Naprawdę, tylko musicie mówić razem. Jesteście karani, macie problem w waszych jednostkach, jest afera o takie rzeczy, dajcie znać, skierujemy was do prawnika. Z prawnikiem sobie doskonale poradzicie, ale musicie być razem. Zacznijcie w końcu myśleć. Ja wam tylko mogę doradzić to samo, innymi słowy, mogę wam doradzić to samo, co na początku. Zacznijcie być razem, rozmawiać, nie się podpieprzać jak barany, jak te pizdy w rurkach za przeproszeniem, tylko zacznijcie być mężczyznami. Zmuszono was? Zmuszono. Załatwiliście sobie lewy, bo chcieliście, bo się baliście, bo mogliście ponieść konsekwencje. Tak właśnie dlatego. To czego tu się kuźwa bać? Mówmy o tym, gdzie jest problem? Gdzie jest problem? Niech, to, niech ten syf w końcu wyjdzie. Warto było iść na podowicerkę i się szczypnąć, a teraz chorujecie? Tu zakrzepica, tam problemy kardiologiczne, tu boli ręka, tam noga, nie? Tak jest, nie? Warto było? Wielu już mówi, że nie. Żeby w życiu, woleliby zostać starszymi szeregowymi. I warto było niektórzy się starali 50-15 lat, żeby iść na podowicerkę. Ja ile musiałem zrobić, żeby człowieka jednego czy drugiego wysłać na podowicerkę? A potem przychodzili z cywila rok, dwa, podowicerka, podowicerka? Już nie na potrzeby, już napluli nam wszystkim w twarz. Załatwiliście sobie lewe certyfikaty. Jesteście przez to karani. Jak zaczniecie wszyscy o tym mówić? To się wszystko zmieni, to zaraz nie będziecie karani. Tak jest moje zdanie, a wątpię, żebym się mylił, bo tak to właśnie działa, bo wtedy ten cały syf musiał był wyjść. O to wszystko, o czym mówiliśmy. I tyle. I naprawdę nie ma się czego bać. Ci żandarmi dokładnie wiedzą, co można było. Tak samo do żandarmerii wojskowej na początku, wojskowej na początku tej całej afery, tej pseudo-plandemii w wojsku. Zgłaszało się bardzo dużo żołnierzy. Wiecie, co mówili tym żołnierzom? Że, bo żołnierze informowali żandarmerię wojskową w wielu placówkach w Polsce, że są zmuszani, że tak się postępuje. To żandarmeria mówiła, ale my nic nie możemy zrobić. Rozumiecie to? Skandal. Tak więc cóż. Tak to właśnie wygląda, kochani, więc no tyle bym Wam radził, albo mnie posłuchacie, albo mnie nie posłuchacie, jeżeli chcecie, jeżeli może chcecie, macie takie problemy, zapraszam, kontaktujcie się ze Stowarzyszeniem Broni Mundury dla przyszłych pokoleń, my powstaliśmy właśnie, właśnie po to, właśnie z tych powodów, tylko że część z Was załatwił sobie lewy, strasznie byłem wkurzony, pamiętam, że to, bo Wy dołożyliście ogromną cegłę do naszych wspólnych problemów, teraz co? Warto było? No to musicie sobie sami odpowiedzieć, ale ja już nie jestem na was wkurzony, nikt nie jest na was wkurzony. Działajcie teraz razem i w porozumieniu. To wam radzę. Brzmi troszkę nieładnie, ale razem i w porozumieniu, dla własnego dobra. Dajcie znać, czy macie takie problemy, bo jest was nieraz, po, mówię od kilku do kilkunastu w całej jednostce wojskowej, to nie jest kin ale pamiętajcie, że zostaliście szantażowani. Takie jest moje zdanie. Zostaliście zmuszeni, baliście się o siebie o własne rodziny. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie własnej, własnej rodziny. Dobrostan własnej rodziny. Nic nie ma lepszego. Nic nie jest warte. Takiego upokorzenia, jakie nam fundowano. Nic. Więc ja was doskonale rozumiem. A teraz po prostu. Macie problemy, zacznijmy. Cała polska mundurowa by zaczęła mówić, dlaczego wzięła sobie lewe certyfikaty, a są nas tysiące, założę się. Jeśli chodzi o cały, bo żołnierz nie jest idiotą, mundurowy nie jest idiotą. No, tak to jest. Lewizna kwitła, tak to był złoty interes dla tych, którzy wyciągali od was kasę. Od kilku stówek do kilku tysięcy. No widzicie, to zacznijmy o tym mówić. Dlaczego to zrobiliście? Nie wypierajcie się tego. Nie ma sensu się wypierać. Mówmy właśnie bądźcie dumni, że tak zrobiliście. Tak jest moje zdanie. Dobra. Nie przeszkadzam, jak macie coś do powiedzenia na ten temat, zapraszam. Jeżeli ktoś by chciał porozmawiać nawet na wizji, nie wiem, z wyłączoną kamerą, zmienionym głosem, też nie ma problemu. Jeżeli byście chcieli Zawsze da się coś wymyślić. Czy po prostu napiszcie, opiszcie swoją historię, jak to wyglądało, jak wyglądał ten przymus u was i czy warto było dać się przymusić. Napiszcie, ja to z przyjemnością przedstawię, ale na miłość boską przestańcie się bać. Przestańcie się bać. A dlaczego? Już Wam mówię dlaczego, bo ktoś by mówił, bo to może nam się przy, po, przy, po, pojawić się znowu. Nie wiem czy już to mówiłem czy nie, bo tu mi się materiał troszkę sfiksował, ale kurczę, jak było z tą całą pseudoplandemią. Yy, pamiętacie, była taka akcja. Yy, kurczę, że nie znalazłem tego, ale w każdym razie, że. Yy, czekajcie, jak to szło. Nie, dobra, dobra, nie znajdę, nieważne. Yy, słuchajcie, kochani, także zapraszam do kontaktu. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Jeżeli ktoś chciałby wspierać kanał, to w opisie znajdziecie możliwość, jak to zrobić. No cóż, a ja zapraszam dalej do kontaktu. Wielu z Was wie, że to wiele spraw w ogóle nie, nie, nie wychodzi na sprawy dzienne, bo u nas światło dzienne, bo tu chodzi o pomaganie ludziom, a nie przedstawienie tego robienia afer i tak dalej, i tak dalej. Tak chodziło od początku. Pewnie jakbym przedstawiał każdą jedną sprawę, to pewnie ten kanał miałby być tutaj z 200 tysięcy oglądalności, tyle tych afer, przymuszeń, mobbingowania i tego innego, było niszczenia Waszych rodzin i tak dalej, i tak dalej. No cóż. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, o czym dokładnie mówi, to niech sobie zobaczy na początek tego, jak wyszedłem wraz z koleżankami, z kolegami, że tak powiem, na, do szerokiej publiki. Ktoś niech sobie poszuka właśnie wystąpienie przed poselską komisją śledczą do spraw, do spraw nadużyć w Wojsku Polskim, a dokładnie chodziło o segregację sanitarną. Tam w Sejmie jest, bo wtedy tak na poważnie zaczęliśmy o tym wszystkim już trąbić, wszemi wobec co nam mundurowym się robi, jak niszczy się nas i nasze rodziny. Już wtedy tam zaczęliśmy i kontynuujemy to dalej, bo jest taka potrzeba po prostu. Wiele z Was się wtedy stawiało, z dobrych żołnierzy stało się nikim i jakoś przetrwaliście ten okres, ale stosunki Wasze z wielu przełożonymi zostały już popsute, bo się im postawiliście. I oni nie mogą patrzeć, że Wy się im nie daliście złamać. A ja Wam tylko bije brawo. Tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz zapraszam do kontaktu, jeszcze raz zapraszam i dziękuję za wsparcie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Aleksander. Cześć.